Pani marszałek, panie i panowie posłowie, panie premierze. Wczoraj kolejny raz byliśmy bliscy blackoutu. Wystarczą 2 dni upału i sieci energetyczne nie wyrabiają. Minister odpowiedzialny za infrastrukturę energetyczną właśnie został odwołany i nie wiemy dlaczego. Słyszymy, że niektóre bloki węglowe palą na pół gwizdka z uwagi na bardzo niskie zapasy węgla. A wasz jedyny pomysł to z jednej strony kupić sobie spokój, a z drugiej strony wysłać posła Kowalskiego na mównicę, żeby poobrażał posłów opozycji. Panie premierze, od paru dni prosimy, by przedłożył pan nam strategię zarządzania kryzysem energetycznym. Co zamierza pan zrobić, żeby uzupełnić puste składy węglowe? Co zamierza pan zrobić, żebyśmy mieli zabezpieczenie gazowe? Co zamierza pan zrobić, żeby z powodu 2 dni upału Polska nie musiała w horrendalnie drogich cenach kupować energii z zagranicy? Proszę o przerwę, by pan premier przygotował się i przedłożył nam strategię energetyczną na czasy kryzysu. Bardzo proszę.